Że siłanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rixmaster, a to jest H1Z1, a dokładnie Battle Royale. Postanowiłem, że sobie zagram jednego i spróbuję go nagrać, zobaczymy co tam spróbujemy ograć, czy cokolwiek ugramy, czy padniemy jak gówno na początku. Standardowo chore lobby. Chyba wizytówka tych Battle Royali. Zawsze są jakieś place'y, jacyś ludzie, którzy mają różne dziwne fazy. No i dobra, startujemy. Okej, lecimy. Jak tam pójdzie, zobaczymy. Generalnie nie załącza się spadochron. Mam nadzieję, że... Ale dobra, załączył się. Odpalam sobie te i wylądujemy sobie może... Może na tych domkach tutaj. W zasadzie tam, o. Chociaż nie, dobra, mamy pod sobą miasto, więc to byłoby dosyć głupie. Ale ludzi już tam wylądowało. No dobra. Trudno. Ciśniemy w dół. I zobaczymy jak on pójdzie. Kurde. O, może uda nam się wylądować na dachu. To by było spoko, ale trochę będzie... O kurwa, tam jest typ, dobra, nieważne. Zresztą, żebym sobie wyjebał, kurde, łokcie w ziemię. Dobra, od razu bierzemy cokolwiek. Żeby móc się czym bronić, to wywalamy, to dawaj dwójkę szybko. I przeszukujemy. O, shotgun. Dawać mi to. Military, bo jak podnosi, kurde. Ciężko się to podnosi czasami. No, bierz. Teraz poczekam, aż mam przeładuję. Shotgun podobno jest OP w tej grze, więc... Więc z nim będziemy sobie tu latać. I co my tu jeszcze potrzebujemy? No, przede wszystkim jakichś apteczek i innego tego typu rzeczy. Tu chyba nic nie ma, nieważne. Tutaj możemy wyjść, dobra, wyłazimy. Idziemy sobie do przodu. Trzeba tu kurde mieć oczy dookoła głowy chyba w tym trybie. Ja dużo ich nie grałem. Największe miejsce jak miałem to trzecie. O, Mołotow. Bierz Mołotow. RK. Szybko bierz. Dobra, już możemy pistolet wyrzucić. Tak mi się wydaje. T-shirty też biorę, bo z nich można zrobić bandaże. Te. Plecaki też. Posłyszałem kogoś, albo mi się wydawało, dobra, nieważne. Znaczy ważne, ale... A dobra, AR-kę mam tutaj. Dawaj je tu, dwa. Teraz przeładuję. I biorę to. I ruszamy dalej. Czekaj, słyszałem, nie? Wydawało mi się. Dobra, mamy trochę czasu. Podejrzewam, że wejdziemy do jakiegoś budynku i po prostu nas coś... pierdzielnie i tak się zakończy nasza zabawa. Ale może tak nie będzie. Może tak nie będzie. Lecimy do przodu. Kurde. Dobra, tu nie ma przejścia, spoko. Już znajdujemy się w jakimś dziwnym mieście. Totalnie nie znam tej mapy. H7. Punkt. Zobaczymy, gdzie się znajdujemy. Tu widzę, ludzie padają. O, jest apteczka. Apteczki zawsze na propsie. Przydałoby się ich więcej. I w sumie ammo więcej by się przydało, bo tak... To, z tego to można by się w moment wystrzelać, a z moim skillem i moją... No i ogólnie moim skillem to... Wiecie... Z 200 amunicji to minimum. Okej. Okay. Mam wrażenie, że to wszystko jest przeszukane. Czekaj, czy jest tu jakiś samochód? No, że żadnego nie widzę. Najlepiej to chyba wylądować na tych blokach całych. Gdyż... Dobra, wejdę sobie tędy. Czy tu coś jest? Nie. Bo tam zawsze najwięcej rzeczy znajduję, z tego co zauważyłem. Dobra, mało to wybiorę, bo podobno są dobre. Przecież żadnego nie użyłem. Tu widzę same kurde te... Same łuki. Z łuku to chyba... Trochę bez sens. Same łuki, ja pierdzielę, ale jest apteczka. Wziąłem. Czy tu jest druga? Nie wiem, nie widzę. Nie chcę się tam wpychać. Dawaj mi hełm. Teraz sobie założę. Tak. Tylko nie wiem, czemu na przykład... Bo dostałem jakieś skiny. Generalnie. Zauważyłem sobie skrzynkę, którą dostałem... Do początku. Przecież tylko je słyszę co chwilę, ale... On już też się czai na mnie, na dole. Mołotow. Bierz. Mołotowy zawsze na propsie. Dobra, od razu są załączone.
Czy to coś jest? Jest to łapy. Jakiś pistolet. Aha, tędy przyszedłem. Tam są kurde te bloki. Zawsze na blokach, które często ludzie siedzą, zauważyłem. Apteczka. Sprawdzam wszystkie pokoje, bo zawsze gdzieś coś można ciekawego znaleźć, szczerze mówiąc. Myślałem, że coś tam jest. Kurde, jest strasznie cicho w tym mieście. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Pewnie się już wszyscy pokąpili. O właśnie, muszę sobie ten, jeszcze, bo tutaj są te kamizelki, czy coś w stylu. Coś w tym stylu. Tu chyba ktoś był. A nie, jest apteczka. Ile w ogóle już apteczek mamy? Cztery, no. Nieźle chyba. Zważając na to, że nikogo nie spotkaliśmy. Trochę dziwnie. Trochę podejrzanie. Rzekłbym, dobra, nie będę tędy iść. Nie będę tędy szedł, bo tam na pewno coś jest na tym. Idziemy sobie tędy i od razu dymamy tutaj. Biorąc pod uwagę, że to wszystko jest pozamykane. O kurde. O, kolejna apteczka, mamy 5. Leży. Uuu. Ktoś nas tutaj chciał wydymać. Dobra, od razu się leczymy. No ktoś bardzo za specjalnie chyba nie strzelał. Tak mi się wydaje. Od razu to też użyjemy. Ale w niego też musiałem trochę wpakować. Chyba był sam, dobra. Zobaczmy, coś ty tu miał. To biorę, to biorę, to biorę. A to biorę. W sumie to też mogę wziąć. Wooden masz tylko, dobra, tyle. Leciał za nami cwaniaczek. Taki cwaniaczek, to jest plated, o, to weźmy plated. I załóżmy sobie, czy ja mam plated właśnie? A mam, dobra, bo ja myślałem, że mam wooden, nie? Dlatego tam bardzo się... Dlatego tam wiecie, kurde. Chciałem poszukać innej. Dobra, ktoś nas widocznie śledził. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy H7, H7. Tu jesteśmy w zajebistym miejscu. Jesteśmy w dobrym miejscu. Koniec końców nie powinniśmy się bardzo ruszać stąd. Tak mi się wydaje. Ja bym zajął sobie jakąś fajną pozycję. Ta nie jest najlepsza, szczerze mówiąc. I przy kampiu. Mam już trochę rzeczy. Wiecie co? No nie wiem. Ja sobie jeszcze tutaj pójdę. Przeszukam jeszcze ze dwa domki. Wiem, że to jest głupie. Być może głupie. Dobra, no tędy nie przejdę, kurde. Ale w sumie tu jest tylko jedno wejście, prawda? Prawda, tak mi się wydaje. Bo tędy się przejść nie da. No dobra, jednak się da. Nic nie mówiłem. Już mamy 100%, więc spoko. A, to jest poduszka, spoko. Kolejna apteczka. Apteczki się zawsze przydadzą. Przydałby się jeszcze samochód, nie? I w ogóle jak ktoś z was gra w H1Z1, i tam nie mówię, żebyście jakoś ogarniali specjalnie czy coś, bo szukam kogoś do gry, kurde, bo samemu to wiecie, no tak trochę 2 na 10 się gra. Znaczy no, daje rady, jakby nie patrzeć, to coś tam daje radę, ale jednak fajnie by było zagrać z kimś. Już nie mówię tutaj o zbieraniu jakiejś piątki, prawda? Kolejne. Mówię tutaj tylko o tym, żeby no, przynajmniej jedna osoba, kurde, się znalazła, to by było śmiesznie. No, może niekoniecznie śmiesznie, ale brałoby się na pewno o wiele przyjemniej, więc jeżeli jest taka osoba, która też szuka osoby, która gra, to wiecie, piszcie. Mam ochotę się
dupić na ten. W ogóle ja jestem w beznadziejnej pozycji. Stoję jak ten Bob. Strzały słychać. Czy tu jest gdzieś, kurde? Nie ma balkonu. Szlak. Słyszałem kogoś. Jesteś. Jesteś w tym pomieszczeniu chyba. Dobra, leży. O kurde, zważywiłem ten pierwszy strzał i to mocno. Strasznie zważywiłem, ale dobra, najważniejsze, że leży. Od razu apteczki, od razu takie place'y. Nie mogę trafić, kurde, ale dobra. Ważne, że leży. Od razu zobaczmy, co on tam miał. To bierzemy, to nie, to bierzemy, to bierzemy. Coś tu jeszcze masz ciekawego, przyjacielu? Chyba nie. Chyba nie. To misklik. Nie wiem, nieważne. Klikło mi się. Dobra, przeładujmy się. I zróbmy parę rzeczy. Przeróbmy takie rzeczy. Ale kolejny typ, którzy... O, widzę, tam ludzie się nie pierdzielą, tylko latają, raszują. Ale w sumie to też o to chodzi, nie? O co, mamy tutaj siedzieć i kampić cały czas? To chyba nie ma sensu tak naprawdę. Dobra, zmienię sobie na to, bo ta koszulka jest taka bardziej maskująca. Mogę sobie wywalić, bo po co mamy miejsce zabierać? Mamy 11 apteczek. Spoko. Też mogę przerobić na skrapy. I cóż, coś więcej? Chyba nie. Dobra, to wykraftujmy sobie największą możliwą ilość bandaży. Ja tu sobie posiedzę. Będzie się coś działo, to po prostu się będziemy widzieć. Dobra. Czas powoli ruszać, bo gaz zaraz będzie się zbliżał tutaj. Wyjdziemy sobie na pewno tędy. Idziemy sobie tyłem na razie. Gdzieś, kurde, koło tego bloku cały czas coś się napierdziela. Jeżdżą jakieś samochody, cały czas coś tam się dzieje, więc trzeba być ostrożnym. Tędy nie przejdziemy. Dobra, wyjmiemy sobie tą broń. Teraz będziemy strasznie narażeni i odkryci. Tam już jest gaz, widzicie? Widzimy sobie tędy. Idziemy, mamy na północny zachód. Czy tędy się wyjść nie da? A jest, drzwi są przecież. Boż. No i dobra, no. Gdy mamy, nie ma co. H6. H6. W sumie to chyba jesteśmy bezpieczni. Dobra, pozostało 15 osób. Tam jest rzut. Nie wiem, czy widzicie. Świeci to się jeszcze? Nie wiem, ale gdzieś tam, w tamtym kierunku. Bo widać były te flary, które są od rzutu. A my się kampimy tutaj. Teraz jeszcze jesteśmy tu chyba bezpieczni, mniej więcej. No, please, please, please. One czasem chyba bomby zrzucają, z tego co zauważyłem, więc 14 osób. Bez samochodu będzie ciężko to ugrać, podejrzewam. No ale spróbujemy. Szukamy dalej. W krzakach, w jeżynach. 6. Na zachód. Na wschód, czyli na E. Dobra, ciśniemy na E. Mam nadzieję, że chyba tutaj nie spotkamy nic po drodze. A jak tak, to uda nam się wygrać to starcie. Przecież kurde, jeszcze nie umiem strzelać w tej grze. Znaczy kiedyś grałem, pamiętam, w H1Z1, zresztą mam 3 odcinki testowe z niej. Ale specyficznie się tu strzela. Zauważam, że lepiej mi się na przykład strzela z pierwszej osoby. Znaczy z trzeciej niż właśnie z pierwszej. Dobra, H6. Tu gdzieś są. Chwila. Jesteśmy H6. Czyli jesteśmy gdzieś tu.
Czyli gdzieś pod ulicę musimy podejść. Gdzie tu jest droga? Tu jest droga. Czyli tu gdzieś powinno być skrzyżowanie. Więc powinniśmy być bezpieczni. Tam jest ta góra. Czy od tej góry jesteśmy gdzieś tu? Tu albo tu, więc jest spoko. Jest generalnie spoko. Ale czuję, że padnę jak gówno. Po prostu ja to wiem, czuję to, kurde. Nie wiem, gdzie się teraz, kurde, umiejscowić. Bez skitu. Pójdę sobie tutaj. O, może pójdę tak. Z tyłu będę osłonięty, jakby szli. A tutaj może mi nikt nie wyskoczy. Jak tak, to będę w stanie go zobaczyć dosyć szybko. A z tyłu, jak ktoś będzie biegł, to może przebiegnie koło mnie. Zresztą by tego słyszał. 112 osób, kość szurkana zawiepał. Kurde. Ciekawie, ciekawie. Może do pierwszej dziesiątki się dostaniemy. O, tam jest zrzut. Widzicie? Pierdzie zrzut, chociaż snajperka by się przydało. Często zauważyłem sobie snajperki w tych zrzutach. A w końcowych fazach gry całkiem spoko się z nich pewnie wali. Zresztą same w sobie snajpery są dobre chyba. Nie wiem. Chociaż ja pamiętam, jak grałem ostatni raz, ostatni odcinek z H1Z1, gdzie strzeliśmy właśnie ze snajp, z SS-em. To powiem wam, że tak średnio mi wychodziło to strzelanie. No ale dobra. 30 sekund. Jeżeli ktoś będzie biegł, bo jesteśmy tu albo tu, to prawdopodobnie będzie z południowego zachodu, czyli z SW leciał stamtąd. I tam właśnie trzeba się pilnować, bo tutaj już jest blisko ten gaz. I on tylko troszeczkę podejdzie, znaczy troszeczkę? Chwila. No, on jest o tutaj. To my jesteśmy gdzieś tu teoretycznie. Więc. O Jezu, myślałem, że to się jedzie. Dobra. To czekamy dalej. Ktoś tu za górko jest. Teraz pytanie, czy się wychylić. No, to jest głupi pomysł. Za nami też jest. Czy ktoś jest tu w lesie? Tak. Gaz go zamyka, więc teoretycznie będzie tu zaraz biegł. Ale ja go nie widzę go, to jest najgorsze, kurde. Ja pierdzielę. Dobra. O kurde. Jesteśmy trochę w dupie. Bo tam się walą, tam są samochody. Kurde. Panie. Tam jest typ. Tu do nas kolejny jedzie. A. Stoi 7 osób, ale jesteśmy w dupie. Jesteśmy tak w dupie, że ja nie mam pytań. Dobra, muszę zrobić rzecz taką, że pocisnę sobie tutaj. 6 osób. 5 osób. 4 osoby. Kurde. Trzeba będzie biec tam. No nic, spróbujemy po prostu zrobić tak, że łapiemy ten. Tam cały czas coś jest. To cały czas. Ale dobra, jesteśmy już chyba czwarci. Czwarte miejsce możemy zająć, więc chyba nie jest najgorzej. Tam się cały czas walą, więc. Tu teoretycznie za sobą mamy gaz, więc stąd chyba nikt nie powinien przyjść. A my musimy cisnąć centralnie tam, na to skrzyżowanie. Tutaj się wszystko skończy. Jestem blisko gazu, więc jestem gdzieś tutaj. Ile tam zostało? Jak 10 sekund, to używam apteczki i powoli biegnę. I tu się pewnie zakończy nasza przygoda. Bo tam jest kolej z samochodem i tak naprawdę ma zawalistą przewagę. Dobra, używam. Dobra, walo się. Dobra, no i lecimy. YOLO! YOLO! Tam coś wali, okej.
To będzie to skrzyżowanie zaraz. Słyszę samochód. No ja wiedziałem, kurde. Zabieraliśmy piąte miejsce, ale zwaliłem. Znaczy zwaliłem. No ja wiedziałem, że on wyskoczy i zacznie walić z shotguna. Dobra, zajęliśmy piąte miejsce. Zabiliśmy dwóch. W sumie mogłem go ograć tak naprawdę. Mogłem go ograć, kurde. No ale wiedziałem, że zabije mnie koleś, który będzie miał auto. Po prostu wiedziałem to. No ale bywa. Pierwszy Battle Royale na YouTube. Wyszło chyba spoko. I jak mówiłem, jeżeli są osoby, które grają H1Z1, to niech piszą. Może zrobimy coś takiego, że na każdym odcinku, bo podejrzewam, że naraz na jakiś czas mogłem sobie tak wrzucić, bo to jest całkiem spoko opcja. Może na każdym odcinku zagramy sobie z kimś innym. Nie wiem ile osób z was posiada tę grę, więc dajcie znać. A tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia, cześć!